afera, dalszy ciąg w zasadzie afery korupcyjnej, z którą mieliśmy tutaj w mojej ocenie do czynienia, opiewa o więcej osób niż tylko samego posła Gomołę. Mamy tutaj, proszę Państwa, umowę, która była proponowana do podpisania. To jest umowa o zawarcie usług konsultingowych, jednak w naszej ocenie jest to umowa kupna-sprzedaży miejsc na listach wyborczych. Tak. Są też tak naprawdę osoby, które brały udział w tym procederze, są też ofiarami. Na przykład były działacz Polityk Polski 2050 Piotr Fitowski, który ubiegał się o urząd burmistrza Nysy, następnie startował jako kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego. Był zmuszony do podpisania właśnie takiej umowy, której kwota opiewa na 15 tysięcy złotych, tylko po to, by móc wziąć udział w wyborach. W naszej ocenie jest to nielegalne finansowanie kampanii wyborczej poza drogą, która powinna być, czyli nie jako wpłata na komitet wyborczy, a również jako wpłata na prywatną firmę pani Barbary Łabęckiej, która pośredniczyła w tym procederze. Mamy nadzieję, że działania prokuratury przyniosą skutki, ponieważ pan Piotr Fitowski zgłosił już tą sprawę. Jest to bardzo nieuczciwe, ponieważ on jako biznesmen świeżo wchodzący w politykę dał się niejako nabrać, zmanipulować na tego typu rzeczy. Wiele, wiele więcej też osób, dlatego dzisiaj w Nowej Trybunie Opolskiej pokazały się scenogramy nagrań. I Adam Gomoła nie dostrzega, szanowni państwo, problemu w tym, że taka afera miała miejsce, natomiast dostrzega problem w tym, że został nagrany. Tylko tak naprawdę dzięki czujności choćby Piotra Fitowskiego, czy też innych osób, o których nie możemy jeszcze publicznie powiedzieć, doszło do wycieku tej sprawy. I proszę Państwa, mamy nadzieję na zdecydowane działania nie tylko prokuratury i odpowiednich organów, w tym mam nadzieję, że również Państwowej Komisji Wyborczej, która dokładnie powinna zająć się zadaniem finansowym Partii 2050. Myślę, że cała ta afera, myślę, że cały ten proceder powinien być również w obiekcie zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I dzisiaj w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość traci, proszę Państwa, subwencję, czy ta subwencja, jest, jej wypłata jest wstrzymywana, ponieważ członkowie PKW działają tak naprawdę na rozkaz polityczny. Tutaj mam na myśli między innymi w mojej ocenie pana Ryszarda Kalisza. Nikt nie chce się przyjrzeć temu, co działo się w Polsce 2050 i temu, że tak naprawdę nie jest to tylko problem, tudzież afera lokalna związana z panem posłem Gomołą, ale afera całych struktur de facto Polski 2050. Albo to zostanie sprawdzone i rozliczone, gdzie były już oczywiście zgłoszenia do służb w tej sprawie, albo ten proceder będzie trwał nadal i będzie zielonym światem dla wszystkich tak naprawdę partii, że można tak robić, można nielegalnie finansować kampanię. Uniwersalnym przepisem kodeksu karnego jest również działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, a mi się wydaje, że te czyny wyczerpują znamiona artykułu 258 kodeksu karnego, bo niejako można to rozumieć jako wymuszanie haraczy, tak, za miejsca w listach, więc uważamy, że prokuratura powinna się tym zająć, Państwowa Komisja Wyborcza oraz marszałek Hołownia też powinien się do tego odnieść, bo jeżeli to było uniwersalne działanie w jego partii, no to niejako średnia ta trzecia droga.